Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam Cię na kolejną lekcję ze mną. Zbliżamy się już małymi kroczkami do matury, dlatego najwyższy czas na pewniaki maturalne. Cześć, pierwsza. Z tą maturą podstawową z matematyki jest tak, że każdy uczeń, który ma takie rozległe, globalne pojęcie o matematyce, jest w stanie ją zdać na minimum 30%. Tak są konstruowane arkusze egzaminacyjne, aby te osoby, które mają największe kłopoty z matematyką, zdały ją chociaż na 30%. A reszta? Reszta to już zależy od Ciebie, czy dużo się uczysz, czy dużo ćwiczysz, czy chcesz ten wynik podkręcić i zdać jak najlepiej. Oczywiście życzę wszystkim osobom, które uczą się ze mną matematyki, na to, żeby odniosły na faktycznej maturze wielki sukces. Przygotowałam na to spotkanie tak zwane pewniaki maturalne, które według mnie to są zadania, które możecie się z nimi spotkać na maturze. To są takie ważne zadania maturalne, które warto by było jeszcze w te ostatnie dni przed maturą powtórzyć. A więc zapraszam serdecznie do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na te moje pewniaki, część pierwsza. Zadanie numer 1. Rozwiąż równanie. 4x pomnożone przez x kwadrat dodać 4 i to pomnożone jeszcze przez x do trzeciej minus 6x kwadrat dodać 9x. I to wszystko, ten iloczyn wynosi 0. To jest zadanie klasyk, równanie do rozwiązania. Fajnie, jakby takie faktycznie zadanie pojawiło się w arkuszu maturalnym. Bardzo często się pojawia. I teraz tak, jak takie równanko, przypomnimy sobie, się rozwiązuje? Oczywiście widzimy, że tutaj głównymi działaniami jest iloczyn, prawda? Tu jest iloczyn i tu jest iloczyn. I myślimy sobie, kiedy iloczyn może być równy 0? No tylko wtedy, kiedy przynajmniej jeden z czynników jest równy 0. No to skoro tak, no to zastanówmy się, to jest pierwszy czynnik, to jest drugi czynnik i to jest trzeci czynnik, prawda? I żeby w przypadku tutaj iloczynu wyszło 0, może być pierwszy czynnik równy 0, albo drugi równy 0, albo trzeci równy 0, nie wiem który, prawda? Mogą nawet wszystkie trzy naraz być równe 0. My musimy zbadać, kiedy tak się stanie. A więc przepisujemy pierwszy czynnik, przyrównujemy do 0. Albo, czyli lub, tak, tutaj x kwadrat dodać 4 równa się 0, tak, lub x do trzeciej minus 6x kwadrat plus 9x równa się 0. No to zastanawiamy się po kolei, jak rozwiązać. Tu widzimy, jest zwykłe równanie dniowe, czyli wystarczy, że podzielę przez 4 i dostanę, że x to się równa 0 podzielone przez 4, no to jest oczywiście 0. Podkreślam sobie, jak już mi wyszło to potencjalne rozwiązanie. Teraz drugie. To drugie równanko to jest równanie kwadratowe, ale tak się składa, że jest niezupełne. Czyli mogłabym je tak rozwiązać, że x na jedną liczbę na drugą. Popatrz, czyli mam takie równanie teraz. X kwadrat równa się minus 4. I teraz myślimy. Normalnie jak widzimy kwadrat, to myślimy sobie tak, a tu spierwiastkujemy. A tu jest uwaga, nie wolno pierwiastkować, bo jest minus, tak? Nie ma pojęcia pierwiastkowanie obustronne, jeżeli po tej stronie jest liczba ujemna. Ze względu na to, że tu jest liczba ujemna, tak zapiszę, to równanie jest oczywiście sprzeczne. Więc piszemy sprzeczne albo sprzeczność, jakkolwiek. Dobrze, no to przechodzimy tutaj dalej. W tym równaniu z kolei trzecim mamy tak, potęgę trzecią, tu potęgę drugą x, no a tu potęgę pierwszą x. No to tak na pierwszy rzut oka niektórzy nie wiedzą, co z tym zrobić. Pamiętaj o tym, że jeżeli masz takie różne potęgi x, to zawsze pomyśl, a może bym wyciągnął chociaż jednego x przed nawias, prawda? No to spróbujmy, może by się dało x przed nawias. Metoda wyciągania przed nawias, bardzo ważna metoda. Czyli inaczej, ja x do trzeciej dzielę przez x, wychodzi mi x do kwadratu. Dalej, minus 6x kwadrat dzielę przez x, wychodzi mi minus 6. Dalej, 9x dzielę przez x, wychodzi mi 9. To piszę oczywiście plus 9 i to się równa 0. I popatrz, co my tutaj teraz mamy. No znowu mamy iloczyn. Tak jak tu był iloczyn i tu był iloczyn. Czyli znowu jeszcze raz ta sama metoda. Kiedy z iloczynu wyjdzie 0? No wtedy, kiedy albo pierwszy czynnik będzie 0, albo drugi czynnik będzie 0. No więc to robimy. X równa się 0 albo x kwadrat minus 6x plus 9 równa się 0. No dobra, tutaj x wyliczyliśmy, podkreślamy sobie go na razie, niech będzie.
Natomiast tutaj mamy już x kwadrat minus 6x plus 9 równa się 0. Już się cieszymy, bo jest to równanie kwadratowe. Jeżeli tutaj zauważysz wzór skróconego mnożenia, super, ale wiem, że część osób nie widzi tych wzorów skróconego mnożenia. Dlatego, co nam stoi na przeszkodzie wliczyć sobie deltę, prawda? Więc liczymy delta, to się równa b kwadrat, czyli u mnie to będzie minus 6 do kwadratu, minus 4 razy, a u mnie tu jest domyślna jedynka i razy c to jest u mnie 9. No to lecimy dalej, czyli tu mamy tak, minus się oczywiście przy potędze drugiej kasuje, czyli 6 do kwadratu to 36, odjąć i tu jak pomnożymy też mamy 36, no delta wyszła równa 0, ok. Jak delta była równa 0, to równanie kwadratowe miało jedno rozwiązanie i je się liczyło, tak, x0 to się równa i był na to wzór, to jest tak samo jak wzór na P. Czyli minus b nad 2a. Nieraz o tym młodzież zapomina, ja tutaj przypomnę. Minus b nad 2a, czyli będzie u mnie tak minus i minus 6. No to napiszę po prostu od razu 6. Podzielone przez 2 razy 1, czyli 2. To się równa 3. Podkreślamy. I teraz uwaga, na końcu pamiętaj, musisz dać odpowiedź. Na maturze jest miejsce na to, żeby napisać odpowiedź, prawda? I ta odpowiedź albo piszesz ją słownie, albo zapisujesz skrótem matematycznym, ale musi być napisana odpowiedź, dlatego że my musimy podsumować, zwłaszcza, że popatrz, co nam się tutaj zdarzyło w tym zadaniu. Tu wyszło 0, tu wyszło 0, tu w ogóle nie ma rozwiązań, a tu wyszła trójka. Czyli ostatecznie ile jest rozwiązań? Są tylko dwa rozwiązania, bo tu się nam to samo pokryło, prawda? To nie wolno w zbiorze dwa razy wypisać zera, nie wolno. Dlatego piszemy, że rozwiązaniem będzie 0 albo rozwiązaniem będzie trójka. Ładnie zapisujemy, x należy do zbioru dwuelementowego i jest nim 0 albo trójeczka. Zadanie numer 2. W ciągu arytmetycznym AN, określonym dla N należącego do liczb naturalnych dodatnich, zachodzi zależność. A6 minus A3 równa się 3 pomnożone przez A2 minus A1 i do tego dołożone jeszcze jest 5 i A1. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. To jest zadanie z ciągiem arytmetycznym, więc pasowałoby sobie przypomnieć, jak to się działo w tym ciągu arytmetycznym. Otóż w ciągu arytmetycznym było tak, że każdy kolejny wyraz powstawał z poprzednika swojego poprzez dołożenie pewnej stałej liczby r. R, przypominam, to była różnica w ciągu arytmetycznym. R, różnica w ciągu arytmetycznym. Dobra, przypomnieliśmy sobie tak pokrótce, a teraz przejdźmy do tego warunku. Otóż, popatrz, ten warunek jest trudny. Dlaczego? Dlatego, że tu jest tak, tu jest A6, szósty wyraz, tu jest trzeci wyraz, tu jest drugi wyraz, tu jest pierwszy wyraz. No, tyle niewiadomych, nie? Ale zapamiętaj sobie, że jeżeli masz takie powieszane, nie wiadomo od którego wyrazu wyjść w ogóle, jak do tego się dobrać, to pamiętaj, ustal sobie, że musisz wszystkie wyrazy zapisać za pomocą jednego ustalonego. I teraz jakiego? Oczywiście, że za pomocą A1, no bo przecież pytają mnie w zadaniu A1. I teraz jak to się robiło? Otóż ja na boku tu będę rozpisywała, czyli tak, wyraz szósty to się równa, korzystamy tutaj ze wzoru ogólnego ciągu arytmetycznego, przypominam, ale nie będę już go pisała, tylko od razu zastosujmy. A6 to się równa A1 dodać 5R. Skąd się wzięło 5? Wystarczy od szóstki odjąć jedynkę, wychodzi Wam 5. Tak jest. No to następny wyraz. Jeszcze A3 nam będzie potrzebne. To będzie A1 dodać i teraz ile R? 3 minus 1 to jest 2 i R. Dobra, to dalej mamy jeszcze A2, to się równa. A1 dodać i znowu 2 minus 1 to jest po prostu 1R. Ja po prostu napiszę R. Oczywiście widzimy jeszcze A1, ale no nie możemy wszystkiego rozpisywać, prawda? Bo my musimy wszystkie wyrazy inne niż A1, inne niż pierwszy wyraz, rozpisać za pomocą tego pierwszego wyrazu, no bo przecież jego mamy znaleźć. Czyli zamiast napisać A6, ja napiszę A1 dodać 5R. Dalej mamy odjąć, otwieram nawias, tutaj dużo osób się wykłada, bo zapomina, że po minusie musi lecieć nawias. I teraz zamiast A3 piszemy A1 dodać 2R. Dalej, teraz mam tutaj 3, otwieram nawias. Zamiast A2 piszemy sobie A1 dodać R. No i minus A1. Tutaj nic nie podstawiałam, dlatego nawiasu dodatkowego robić nie muszę. Dalej, dodać 5, no i dodać A1. No to okej, okay, to teraz pasowałoby się tych nawiasów pozbyć, nie? Czyli tak, A1 dodać 5R przepisuję. Tutaj zmieniamy znaki, czyli minus A1, minus 2R.
to się równa. Teraz popatrzmy w tym nawiasie. Jest A1 minus A1. No to po prostu nie będzie żadnego A1 w nawiasie, czyli po prostu będziemy mieć 3R, dodać 5 i dodać A1. Popatrzmy teraz na tą stronę, bo znowu coś zauważymy. Popatrz, A1 minus A1, no to nie ma po tej stronie A1. 5R minus 2R, no to mamy 3R. To się równa 3R, dodać 5, dodać A1. No i teraz znowu myślimy sobie tak. Tu mamy 3R i po tej stronie 3R, jak ja to przerzucę, to mi się tak to skróci, dlatego ja to od razu odejmę i nie będę tego musiała przepisywać w następnej linijce. Czyli teraz przerzucam A1 na tą stronę, czyli mam minus A1 równa się 5, mnożę przez minus 1 obustronnie i dochodzę do wniosku, że moje A1 to jest po prostu minus 5. I to jest nasza odpowiedź oczywiście do zadania, no bo jeżeli na maturze jest miejsce na odpowiedź, to trzeba napisać. Pierwszy wyraz tego ciągu wynosi minus 5. Na podstawie fragmentu wykresu funkcji kwadratowej o wzorze f od x równa się ax kwadrat plus bx plus c, gdzie a jest różna od zera, rysunek obok ja przygotowałam na moim układzie współrzędnych, mamy rozwiązać zadania od 3 do 5. Najpierw oczywiście zajmiemy się zadaniem numer 3 i czytam, ile wynosi suma miejsc zerowych funkcji f? Czyli miejsca zerowe funkcji kwadratowej, prawda? Z czym nam się powinny kojarzyć? Oczywiście z tym, że wiemy, że skoro jest powiedziane, żeby wyliczyć sumę miejsc zerowych, to pewnie są dwa. Nas to nie dziwi, ponieważ widzimy, że to jest tylko fragment tego wykresu, specjalnie, żeby uczeń od razu nie odczytał dwóch miejsc zerowych, prawda? Tylko żeby sobie umiał jakoś je policzyć, to drugie miejsce zerowe, które jest niewidoczne. Popatrz, na tym wykresie zaznaczone jest kropeczką jedno z miejsc zerowych. I miejsca zerowe funkcji kwadratowej, zapewne wiesz, że oznaczamy x1, tak zapisujemy, i to x1 odczytujemy z wykresu, no bo po to on jest dany ten wykres, nie? Wynosi 3. Natomiast drugie miejsce zerowe nie wiemy, ile wynosi, nie? Tak, ale mamy wyznaczyć w ogóle w zadaniu numer 3, ja podałam, żeby wyznaczyć sumę ich. Czyli x1 dodać x2, to mnie interesuje. Suma miejsc zerowych. Ok, no to teraz skoro tak, to teraz zastanówmy się, po co jest podany taki wykres. Popatrz, podany jest taki wykres, jego fragment dlatego, żeby uczeń na podstawie tego, co zauważy na wykresie, mógł policzyć sobie i poradzić sobie z wyznaczeniem x1 plus x2, prawda? W związku z czym popatrzmy, co my jeszcze tutaj na wykresie widzimy. Oczywiście widzimy, że tu jest wierzchołek funkcji kwadratowej. Oznaczamy literką w i wierzchołek ma współrzędne, u mnie w tym przykładzie konkretnie jest 1 i 4. Ale pamiętasz, że wierzchołek to p i q. No to skoro tak, to popatrz, mamy podane p. To jest podane, nie tak wprost podane, że dali gotowe P równe 1, tylko dali Ci wykres, a Ty z tego wykresu wywnioskuj, że tak naprawdę to P jest podane, tylko trzeba dobrze odczytać z wykresu. Ok, i teraz przypomnijmy sobie, czy były jakieś wzory na P. Był wzór na P taki standardowy, minus B nad 2A. Ok, ale ani nie znam B, ani nie znam A. A tak nie za bardzo mi pasuje. To może weźmiemy jakiś inny wzór na P. Otóż niektórzy o tym wzorze zapominają, a to jest bardzo ważny wzór. Ja uważam, P da się policzyć jako średnia arytmetyczna miejsc zerowych. Zapiszę x1 dodać x2 i to podzielone przez 2. No to skoro tak, podstawmy pod ten wzór za P1, dobra, za x1 trójeczkę, za x2, no nic nie podstawię, no bo nie wiem ile wynosi, i to podzielone przez 2. No to pomnożę obustronnie razy 2 i będę miała, że 2 to się równa 3 dodać x2. Przerzucę to na tą stronę, żeby było szybciej. Będę miała 2 minus 3, czyli minus 1 równa się x2. I popatrz, wychodzi na to, że drugim miejscem zerowym jest minus 1. No gdybyśmy sobie tak dorysowali, oczywiście tak by nam wyglądało. Ale to tak, wiesz, my na wygląd nie bierzemy rzeczy. My musimy się wejść w to zadanie, prawda, spróbować sobie z jakiejś zależności skorzystać, żeby policzyć po prostu to miejsce zerowe, tak jak ja tutaj. No dobra. A teraz ja prosiłam o to, żeby wyznaczyć sumę tych miejsc zerowych. No to co to za problem jest teraz napisać? x1 dodać x2, to się równa. x1 to było 3, dodać, a x2 to jest minus 1. I to się równa 2. Gdyby to było zadanie testowe na maturze, no to zaznaczyłbyś odpowiednią odpowiedź, prawda? I byłaby nią dwójka.
Zadanie numer 4. Oczywiście ono dotyczy też tego samego wykresu. Na podstawie tego wykresu mamy napisać wzór funkcji f w postaci ogólnej. Czyli co to znaczy postać ogólna? No właśnie to jest ta postać. Ax kwadrat plus bx plus c. Przypomnę, że z zadania trzeciego wyznaczyliśmy sobie miejsce zerowe drugie, minus jedynka, natomiast pierwsze miejsce zerowe odczytaliśmy z wykresu. Dobra, co jeszcze odczytaliśmy z wykresu? Oczywiście wierzchołek. Przypomnijmy sobie tak, jak mamy podane dwa miejsca zerowe, to która postać by nam bardziej pasowała? Ogólna, kanoniczna czy iloczynowa? Bo wiem, że są trzy takie najważniejsze, nie? Oczywiście, że iloczynowa. Tobie z miejscami zerowymi oczywiście musi się od razu kojarzyć postać iloczynowa. Ja ją przypomnę, tutaj zapiszę wzór. Gdybyś sobie zapomniał, od tego są tablice maturalne, prawda? Żeby sięgnąć. Dobra, no to tak, wiemy już, że pod x1 i pod x2 podstawimy. No to podstawmy, czyli na razie to przepisujemy. Czyli tak, za x1 postawiamy trójeczkę, to tutaj napiszemy minus 3. Dalej, w drugim nawiasie mamy za x2 minus 1, mamy minus i minus, czyli plus będzie 1. I teraz uwaga, no nie mamy jeszcze a, ale mamy podany wierzchołek. Wierzchołek, każdemu się kojarzy tak, wierzchołek pejku, ale wierzchołek to jest też normalny punkt. To jest zarazem PQ, ale to jest też normalne X i Y, bo to jest normalny, zwykły punkt. Tylko taki specjalny, taki wierzchołek, taki specjalny jest. No właśnie. Czyli w związku z czym podstawiamy sobie tutaj? Za Y 4, za X 1, czyli będzie 1 minus 3. A w drugim nawiasie będzie 1 dodać 1. OK, czyli teraz będziemy sobie to liczyć. W tym nawiasie minus 2, w tym nawiasie oczywiście 2. No i teraz to trzeba pomnożyć, czyli 4 to się równa. Tu jest mnożenie. Najpierw te liczby pomnożę. Minus 2 razy 2 to jest minus 4, no i doczepię a. Czyli minus 4a. Przerzucam na strony, czyli tu będzie 4a, a to przerzucą, to będzie minus 4. Dzielę przez 4 i mam, że a to się równa minus 1. No skoro tak, no to teraz wracam do czego? No nie do postaci jeszcze ogólnej. Nie, bo jeszcze nie mam B i C, nie? Czyli ja sobie wrócę do postaci iloczynowej. No tutaj sobie wrócę. I zapiszemy. Y to się równa. Minus 1 niech będzie i w nawiasie x minus 3, a w drugim pomnożone przez x plus 1. OK, teraz ja chcę z tego zrobić postać ogólną. Najprościej, jak to jest możliwe na świecie. To znaczy, pomnożyć nawias przez nawias, minus 1 przepisuję i nawiasy mnożę ze sobą. X razy x, x kwadrat, minus 3 razy x, minus 3x. X razy 1, no to oczywiście jest plus x, minus 3 razy 1, oczywiście minus 3. No to co dalej? No to dalej możemy zrobić tak, że tę minus 1 pomnożymy przez ten nawias. Czyli będę miała tak, minus x kwadrat, to jak pomnożę, to mi się znak zmieni, plus 3x. Tu mi znowu się zmieni minus x i to mi się znowu zmieni, czyli plus 3. No i ostatecznie, żeby ładna postać ogólna była, no to takiego dziadostwa nie można zostawić, że x są nieprodukowane, prawda? Czyli mamy tak, minus x kwadrat i tu mamy plus 2x plus 3. I to, moi drodzy, to jest postać ogólna. Postać ogólna. Ja nie mówię, że to jest jedyny sposób. Można to zadanie zrobić inaczej, ale tak jest najszybciej, jak możliwe i nie potrzeba nie wiadomo jakich strasznych, ciężkich przekształceń, wzorów i tak dalej, i tak dalej. I zadanie numer 5, oczywiście też na bazie wykresu. Będziemy się posługiwać wykresem. Dla jakich argumentów wartości funkcji f są niedodatnie? Pierwsza sprawa, zazwyczaj młodzież ma problem, jak zapisać niedodatnie, nie? Bo to jest właśnie problem największy. Nie, żeby to później rozwiązać, czy podać te argumenty, tylko jak zapisać niedodatnie. No jakie to są niedodatnie? No niektórzy myślą, że niedodatnie to znaczy, że ujemne. Otóż prawie dobrze ja wtedy mówię, bo niedodatnie to znaczy, że wartości, czyli f od x to są wartości, nie? Mają być mniejsze bądź równe 0. I oni mnie pytają, dla jakich argumentów tak się dzieje? Czyli zapiszemy dla x należącego i teraz dla jakich to tych x-ów? No to my musimy podać argumenty x, wartości, przypominam y czy też f od x, bo to nazewnictwo jest bardzo ważne, jeżeli musimy się wczuć w to zadanie i wiedzieć, o co nas proszą, prawda? Dla jakich argumentów podajemy im x. No i teraz do tego nam posłuży ten wykres, a tak naprawdę to my sobie ten wykres troszeczkę przeciągniemy. Tak od ręki, a przecież możemy sobie po arkuszu maturalnym rysować, nie ma problemu. Tak,
Policzyliśmy sobie kolejne miejsce zerowe, bo to mamy 3, a to kolejne jest minus 1. Ja je tutaj zrobię kropeczką, minus 1 i pociągnę mój wykres. Tak od ręki, prawda, pociągłam. Dzięki czemu mam już całą parabolę, a nie tylko jej jakby taki fragmencik. Nie tylko taka cała, ile mi się oczywiście zmieściło. Dobra, i teraz patrząc na ten mój wykres, ja muszę się zastanowić, gdzie moja parabola ma wartości mniejsze lub równe od zera. Czyli jednym słowem, o co to chodzi? Chodzi o to, że patrzymy sobie na oś x, tu mamy oś x-ów, i teraz patrzymy, gdzie nasza parabola jest niżej niż oś x-ów, no oczywiście z bądź równością, bo ma być mniejsze, bądź równe 0. Czyli nasza parabola ma takie części, prawda? Tu jest jej kawałek, tu jest kawałek i tu jest kolejny kawałek. I teraz patrzymy, tu jest oś x-ów, czyli nad osią x jest tylko tutaj ten fragmencik, a pod osią x jest ten fragment i ten fragment jest pod osią x. Co to znaczy pod osią x? To znaczy, że są wartości ujemne, a nam właśnie chodzi o te mniejsze od zera, czyli ujemne. Czyli odczytujemy, x należy od, w tą stronę wbijamy tam w minus nieskończoność, czyli x się zmienia od minus nieskończoności aż do tego miejsca zerowego, czyli do minus jedynki, domkniętej, dlatego że miało być bądź równe 0, prawda? Dobra, później jest przerwa, są wartości dodatnie leżące nad osią x i później znowu się tu zaczynają ujemne wartości, czyli robimy suma od trójki oczywiście domkniętej do plus nieskończoności, tak się dzieje. Czasem młodzież ma problem z tym, że te x-y, tu są minus nieskończoność, a tu jest plus nieskończoność. Jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić, bo mi się wydaje, że w dół to minus nieskończoność. Owszem, ale w dół na y-kach jest minus nieskończoność, a na x-ach patrzymy, prawda? My odczytujemy przedział na x-ach, czyli tu jest od minus nieskończoności są te wartości ujemne do minus jedynki. Na minus jedynce jest wartość równa 0, ale nas to interesuje w tym wypadku. Później jest przerwa i znowu od trójki zaczynają nam się na trójce wartość równa 0, tak? Czyli nas też interesuje. I później powyżej trójki, czyli więcej niż 3, już mamy wartości ujemne tutaj. My to czasem zapisujemy po prostu tak, że tu są minusy, prawda? Bardzo ważne, ponieważ to jest tak naprawdę rozwiązywanie nierówności kwadratowych. Zadanie numer 6. Wiedząc, że stosunek krawędzi wychodzących ze wspólnego wierzchołka prostopadłościanu wynosi 2 do 3 do 4 oraz że objętość tej bryły wynosi 192 cm sześcienne, oblicz pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu. Ja tutaj przygotowałam oczywiście nasz rysunek, rysunek tego prostopadłościanu, ale rzucony na płaszczyznę dwuwymiarową, bo wiemy, że prostopadłościan jest to no, bryła przestrzenna, ale my musimy się posługiwać jednak kartką, prawda, na maturze. Dlatego robimy sobie taki szkic tego naszego prostopadłościanu, tak żeby było jak najlepiej widać, ale żeby to jednak było rzucone na dwa wymiary, prawda? Dobra. I teraz tak, najważniejsze w tym zadaniu, oczywiście przepisałam, co tutaj było podane w zadaniu, ale najważniejsze jest to, że stosunek krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka prostopadłościanu. My musimy sobie wybrać ten wierzchołek, bo widzimy, że tych wierzchołków mamy 8, a my sobie wybieramy. Może to być właśnie ten wierzchołek, który tutaj zamalowałam. Wybieramy i teraz widzimy, że z tego wierzchołka wychodzi krawędź A, wychodzi krawędź B, wychodzi krawędź C. Tak najczęściej oznaczamy te krawędzie, prawda? I teraz, co to znaczy, że ich stosunek to jest 2 do 3 do 4? To znaczy, że te liczby 2, 3, 4 występujące w stosunku, pamiętaj, obkładamy sobie x-em, czyli będzie 2 razy x. Kolejny bok to będzie 3 razy x. I kolejny bok to będzie 4 razy x. Zadanie ze stosunkiem najlepiej tak robić, czy to na maturze, czy to w teście, czy to na jakimkolwiek sprawdzianie. I co to oznacza? Oznacza to, że któryś z tych boków, niech to będzie ten pierwszy u mnie a, to będzie 2x. Kolejny bok, to niech będzie B, jest 3x. Ja nie wiem, ile x wynosi, ale ja widzę, że jak ja sobie obłożyłam te liczby x-em, prawda, tutaj, tą dwójkę, trójkę, czwórkę, to stosunek mi się nie zmieni. Dalej jest stosunek 2 do 3 do 4. Ja, dużo osób robi taki błąd, prawda, że myślą, że to 2, 3, 4 to znaczy, że to są krawędzie tego prostopadłościanu. Oczywiście, że nie. Ja nie wiem, ile wynoszą te krawędzie jeszcze, ale ja je obkładam x-em, stosunek jest dalej taki sam, a dzięki temu nie mam trzech niewiadomych, mam tylko jedną.
mam x-a, prawda? No i teraz przechodzimy dalej. Co było podane w zadaniu? No była podana objętość. Przypominamy sobie, jak to z tą objętością jest. Objętość prostopadłościanu jest bardzo prosta, bo to jest a razy b razy c, czyli iloczyn w długości wszystkich krawędzi wychodzących z jednego wierzchołka. No to podstawiamy. Za V 192, już jednostek nie piszemy, za A 2x, za B 3x i za C 4x. No to to przepisujemy, natomiast to trzeba pomnożyć. No jak mnożymy? Liczby z liczbami, x z x-ami. Czyli 2 razy 3 to jest 6 razy 4, 24. X razy x razy x to jest oczywiście x do potęgi trzeciej. Dzielę obustronnie przez 24, no bo chcę tego x-a wyliczyć, nie? Czyli będę miała tutaj, że 8. To się równa x do potęgi trzeciej. No skoro tak, no to pierwiastkujemy stopniem trzecim, bo tego x-a chcę wyliczyć cały czas, czyli dostanę, tu będę miała 2, bo pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to jest właśnie 2 i to się równa x. No jak wolicie, x równa się 2. Co nam to dało? Dało bardzo dużo, bo ja już teraz mogę powiedzieć, że moje a to będzie 2 razy 2, czyli 4. Moje będzie, b to będzie 2 razy 3, czyli 6. Moje C to będzie 2 razy 4, czyli po prostu 8. Oczywiście wyrażone w centymetrach, prawda? To jest jasna sprawa, natomiast ja w odpowiedzi ostatecznej uwzględnię jednostkę. No to tak, no to liczymy pole powierzchni całkowitej PPC albo PC po prostu w skrócie. I jeżeli nie pamiętasz, to myślę, że na pewno przykują Twoją uwagę tablice w tym momencie, ponieważ w tablicach był taki wzór, 2 w nawiasie. AB dodać BC, dodać AC. To jest wzór na pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu. Ja mogę go zostawić w takiej postaci, mogę tą dwójkę wymnożyć, ale niech już zostanie tak, jak w tablicach jest. Czyli tak, za A podstawimy czwórkę, za B szóstkę dodać, za B szóstkę, za C ósemkę dodać, za A czwórkę, za C ósemkę. No to sobie to liczymy, prawda? Na razie tą dwójkę zostawiamy, tu sobie liczymy, mnożymy. 24 dodać, 48 dodać i tu mamy oczywiście 32. No to dalej, pole całkowite równa się 2 razy, bo teraz już to będę chciała dodać, czyli tu mamy 40, 30, 70, tu mamy razem 80, bo jeszcze 8 i 2 to 10, 80, dodać 24, no to mamy 104, czyli nam wychodzi 208 i jednostkę zapisujemy centymetry kwadratowe, czyli ile wynosi pole powierzchni całkowitej takiego prostopadłościanu przy takich zadanych warunkach wyjściowych, prawda? Ono wynosi 208 centymetrów kwadratowych. Zadanie numer 7. Napisz równanie symetralnej odcinka AB, jeśli A ma współrzędne minus 2 i 6, B ma współrzędne 1 minus 4. To jest zadanie takie, które tutaj przygotowałam rysunek tego odcinka, narysowałam jakiś tam przykładowy odcinek. Mogłabym narysować ładnie, pięknie w układzie współrzędnych, ale za dużo czasu by to zajęło, prawda? Wystarczy, że odcinek sobie narysujemy na naszej płaszczyźnie, jaką jest nasza kartka czy też tablica, tak jak ja tutaj. I teraz przypomnijmy sobie, co to była symetralna. Otóż symetralna odcinka jest to prosta, prostopadła do odcinka przechodząca przez jego środek. Czyli zaznaczymy sobie środek tutaj i przez ten środek poprowadzimy, przy użyciu ekierki, linijki, co tam wolisz, poprowadzimy sobie prostą prostopadłą, zaznaczymy tutaj ten kąt prosty i podpiszemy, niech ta prosta symetralna nazywa się K. Naszym zadaniem jest wyznaczyć równanie tej prostej. To jest oczywiście zadanie z geometrii analitycznej. I tak, jakie pojęcie nam będzie potrzebne najpierw? Najpierw będziemy chcieli wyznaczyć współrzędne środka odcinka. Czyli jak to się wyznaczało? Był taki wzór, on jest w tablicach, ten wzór. Jak wyznaczyć S? Środek odcinka. Otóż otwieramy nawias i będziemy sobie nasze tutaj odpowiednie współrzędne odpowiednich punktów podstawiać pod ten wzór. Tylko tak, tutaj napiszmy sobie, niech będzie x1, y1, a tu sobie podpiszmy x2, y2. Otóż jak wyliczyć środek? Środek ma pierwszą współrzędną taką, która jest średnią arytmetyczną x-ów. Czyli będziemy mieć tak, minus 2 dodać 1, to podzielone przez 2, przecinek. A druga współrzędna jest to średnia arytmetyczna y-ów, czyli 6 dodać minus 4 i podzielone przez 2. No to skoro tak, to się równa. Tu mamy minus 1 nad 2, czyli minus 1 druga, przecinek. Tu mamy 2 nad 2, czyli po prostu 1. No i taki nam wyszedł środek. No, już coś wiemy, ale jeszcze nie koniec, ponieważ teraz musimy wyznaczyć równanie tej prostej, która jest prostopadła do odcinka.
widzisz, odcinek jest zawarty w pewnej prostej. Ja to troszeczkę tak przedłużę. I ta prosta, w której on jest zawarty, ja może ją nazwę L. I teraz naszym zadaniem jest wyznaczyć równanie prostej L. Ja zapisuję tak, prosta L, dwukropek. Jak wyznaczyć równanie prostej L? Otóż prosta L jest ta prosta przechodząca przez punkty A i B. Dlatego my czasem tą prostą L będziemy mówić prosta AB. I też tak możesz zapisać. Prosta AB. Jak to zrobić? Trzeba sobie przypomnieć, jak to było z tymi prostymi. Otóż równanie kierunkowe prostej Y równa się AX plus B i podstawiamy punkty. Czyli za Y 6 to się równa A razy za X minus 2 dodać B. Dalej, za Y mamy minus 4, A razy za X 1 i dodać B. Oczywiście wychodzi układ równań. Wcale nie musimy tego układu równań rozwiązywać, no ale niech będzie, zapiszemy, tylko ładnie powymnażajmy, żeby tak ładnie wyglądało. A razy minus 2 to jest minus 2A i plus B. I tu pod spodem będzie A razy 1, czyli A dodać B. Myślę, że większość z Was lubi metodę przeciwnych współczynników, dlatego ja tutaj pomnożę może to dolne równanie przez minus 1, dzięki czemu otrzymamy tak. 6 to się równa minus 2a dodać b, a tu będziemy mieć 4 to się równa minus a i minus b. Podkreślamy, dodajemy, popatrz, b minus b, nie mam już b, święty spokój, została jedna niewiadoma. 6 dodać 4 to 10, a minus 2 i a i minus a to jest minus 3a. Przerzucam sobie na strony, czyli 3a to jest minus 10, dzielę przez 3, dochodzę do wniosku, że a to jest minus 10 trzecich. W zasadzie tyle by wystarczyło. Wcale nie musielibyśmy tego b wyznaczać, bo do prostych prostopadów jest potrzebny tylko współczynnik kierunkowy. Ale zróbmy, żeby tak porządnie było, no to sobie podstawmy na przykład do chociażby tego pierwszego równanka, czyli 6 to się równa, będę miała minus 2 razy to, czyli będę miała na plusie 20 trzecich dodać b. Myślę, że przerzucimy sobie to na tą stronę, a tu zamienimy na wspólny mianownik, czyli będzie 18 trzecich minus 20 trzecich, to się równa b. Czyli b to będzie, jak odejmiemy, minus 2 trzecie. Dzięki czemu mogę napisać, że moja prosta, którą nazwałam sobie L, prawda, ta prosta L tutaj, będzie miała równanie minus 10 trzecich x i minus 2 trzecie. To jest prosta L. No okej, ale ja jeszcze w dalszym ciągu nie mam tej symetralnej, bo symetralna to na moim rysunku prosta K. Skoro prosta K, to teraz ja muszę się zastanowić, co ja o tej prostej symetralnej wiem. No wiem tyle, że ona przechodzi przez S. Aha, czyli ten S będzie mi potrzebny na pewno do wyznaczenia równania prostej K, tak? Ale jeszcze, że jest prostopadła do tej L. Czyli zapiszemy sobie tak, skoro prosta K jest prostopadła do L, to ja z tego wywnioskuję, popatrz, co ja mogę wywnioskować. Nie wiem, czy pamiętasz, jak to było z tymi prostymi prostopadłymi, ten współczynnik kierunkowy, czy ja go tu zaznaczę, czy tutaj, nie ma to znaczenia, wynosi minus 10 trzecich. A jak jest prosta prostopadła, to w tablicach jest taki wzór, że A1 razy A2 równa się minus 1. Ja zapiszę to może, A1 razy A2 równa się minus 1. Jeżeli umiesz szybciej, to super, prawda? Ale jak ja tłumaczę, to chciałabym jednak bazować na tych wzorach, które są w tablicach, nie? Czyli za A1 podstawiamy minus 10 trzecich. No A2 nie mamy, to się równa minus 1. Podzielę obustronnie przez minus 10 trzecich, no bo ja chcę to po prostu A2 dostać, nie? Czyli tak, minusy mi się skasują i tutaj mnożę przez odwrotność, czyli mam 3 dziesiąte. Niektórzy z Was pewnie od razu są w stanie to napisać. Czyli moja prosta, ta moja prosta K, jak się będzie zaczynała? 3 dziesiąte x dodać i uwaga, dodać nie wiem ile. No więc muszę napisać sobie dodać b, tylko żeby może nie było kolizji oznaczeń, to jak tu było a2, a napiszmy sobie b2, co nam przeszkadza. I teraz my do tego równania podstawimy środek. Dlaczego? Dlatego, że ta prosta przechodzi przez środek. A środek oczywiście ma x i y współrzędne, czyli za y1 to się równa 3 dziesiąte razy minus 1 druga i dodać b2. No to dalej, to się równa, tu pomnożymy, czyli będzie minus 3 dwudzieste, dodać b2. Przerzucę na tą stronę, bo będzie mi łatwiej w tym wypadku, bo będę miała 1 cała plus 3 dwudzieste. No to mogę napisać 1 cała i 3 dwudzieste. I to jest po prostu b2. Zatem prosta k, możemy tak zapisać ładnie, k dwukropek, jakie ma równanie? Y to się równa. No a tu mamy, czyli 3 dziesiąte x,
A B tu mamy dodać 1,3. Tak możesz zrobić, możesz zamienić na ułamek niewłaściwy, nie ma to kompletnie znaczenia. No troszeczkę żeśmy się napracowali, bo to zadanie składało się z kilku etapów. No taka jest geometria analityczna, że często naprawdę wymaga od nas kilku etapów. Tych prostych równoległych, prostopadłych, gdzieś tam środka, gdzieś długości odcinków, no różne są zadania. Ja akurat na to spotkanie przygotowałam takie właśnie zadanie. Zadanie numer 8. W urnie pierwszej jest 6 kul białych, 3 czarne, 1 fioletowa. Zaś w drugiej urnie jest 5 kul czarnych i 3 fioletowe. Rzucamy symetryczną monetą. Jeśli wyrzucimy orła, to losujemy jedną kulę z pierwszej urny. Jeśli wyrzucimy reszkę, losujemy jedną kulę z drugiej urny. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosujemy kulę o kolorze fioletowym. To jest zadanie takie, no nie bardzo łatwe, ze względu na to, popatrz, że tak, po pierwsze masz jakby dwie urny i masz dwie urny i w pierwszej urnie masz inne kulki, nawet inne kolory i w drugiej urnie masz inne kulki, prawda, i jakieś tam kolory, no zbliżone, ale oczywiście nie wszystkie się tutaj, te same kolory znajdują w drugiej urnie, co w pierwszej. No i a w ogóle zadanie jest takie, że są sobie takie urny, no okej, ja je zawsze rysuję w takiej postaci, że rysuję w postaci takiego pudełeczka. Urna pierwsza i w pudełeczku urna druga, prawda? Tak jakby pudełko to jest urna. I teraz, zadanie jest tak skonstruowane, że ja zapisałam moneta plus wybór kulki, no bo na tym polega doświadczenie. Co się dzieje w tym zadaniu? Najpierw rzucam sobie monetą, a później... Jak mi wypadnie, tak piszę, jak mi wypadnie orzeł, to losuję z pierwszej urny. A jak mi wypadnie reszka, to wtedy losuję kulkę z drugiej urny. Zapisałam, jakie prawdopodobieństwo, oczywiście mamy policzyć prawdopodobieństwo jakiego zdarzenia. No to tak, jest to zadanie dosyć nietypowe. Możemy to zrobić albo definicją klasyczną, albo przy użyciu drzewka. W zadaniach nietypowych polecam drzewko, oczywiście jeżeli nie jest nazbyt rozbudowane. Tutaj u nas jest super, prawda? A dlaczego? Dlatego, że tak, najpierw rzucamy monetą. No to wyobraź sobie, bierzesz sobie na przykład jakąś tam pięciozłotówkę, nie? I rzucasz. To ci wypada albo reszka, albo orzeł. I my to na drzewku przedstawiamy w taki sposób. Albo mi wypada orzeł, albo mi wypada reszka. I teraz, jaka jest szansa na orła? No 50-50, tak? Czyli po prostu na orła jest 1/2, na reszkę też jest 1/2. No bo tak się składa, że dana moneta ma tylko dwie strony. Orzeł i reszkę. Czyli 1/2, 1/2 pisze. Dobra, teraz jest tak. W treści zadania było tak. Jeżeli wyrzucę orła, aha, czyli mam taki warunek. Jeżeli wyrzucę orła, to będę wtedy wkładała rączkę do tej pierwszej urny. Czyli wyrzuciłam orła, możemy sobie napisać pierwsza urna, wyrzucę reszkę, druga urna, żeby tak ładnie było widać. No to teraz tak, jestem w tym miejscu i wkładam rękę do tej urny. Co mi się może wylosować? Oczywiście robimy to losowo. Nie patrzymy, co wylosujemy, prawda? Tylko wkładamy rękę, grzebiemy, grzebiemy i losujemy sobie. Dobrze, czyli albo mi się biała wylosuje, albo mi się czarna wylosuje, albo mi się fioletowa wylosuje. I teraz, jaką mam szansę na białą? Dobrze jest sobie pod urną napisać, ile sztuk jest razem. 6 dodać 3 dodać 1 to jest 10 sztuk. A tutaj 5 dodać 3 to jest 8 sztuk. Jaka jest szansa na białą? Oczywiście 6 na 10, czyli zapisujemy 6 dziesiątych. Jaka jest szansa na czarną? Oczywiście 3 na 10, czyli zapisujemy 3 dziesiąte. Jaka jest szansa na fioletową? 1 na 10, czyli piszemy 1 dziesiąta. Teraz, gdybyśmy zaś za pierwszym razem, jak rzucamy monetą, wyrzucili reszkę, wtedy losujemy kulkę z drugiej urny. No ale w drugiej urnie mamy tylko kulki czarne i fioletowe, czyli albo mi się trafi czarna, albo mi się trafi fioletowa. Jaka jest szansa na czarną? 5 na 8, czyli zapisujemy 5 ósmych. A na fioletową? 3 na 8, czyli zapisujemy 3 ósme. Okej. Teraz musimy policzyć prawdopodobieństwo, że wylosujemy kulę fioletową. Taka była treść zadania. Zatem patrzymy sobie na drzewko. Gdzie mamy kulę fioletową? Czy tu jest kula fioletowa? Nie. Tu? Nie. Tutaj? Oczywiście tutaj tak. Czy tutaj jest fioletowa? No nie. Czy tu jest fioletowa? Tak. To teraz będziemy sobie liczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A, ale będziemy przypominać sobie, jaka to była metoda, jak z drzewka to się liczy prawdopodobieństwo. Oczywiście lecimy z góry na dół, dochodzimy do tej kulki fioletowej, mnożymy prawdopodobieństwa po gałęziach, czyli 1/2 razy 1/10.
dodać i nas do następnej tej kulki kredowej się musimy dostać, czyli 1/2 razy 3/8. To się równa. Oczywiście wykonujemy to mnożenie, licznik z licznikiem mnożymy, mianownik z mianownikiem, czyli mamy 1/20 dodać i tak samo tutaj licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem, czyli 3/16 to się równa. No, musimy to dodać, wspólne mianowniki. Co jest najmniejszą wspólną wielokrotnością 20 i 16? Oczywiście 80, czyli zapiszmy sobie tutaj 80. I teraz 20 razy 4 to jest 80, czyli 1 razy 4 to dopiszemy 4. 16 razy 5 to jest 80, czyli 3 razy 5 to jest 15. Czyli to się równa 19/80. Czyli prawdopodobieństwo, że wylosujemy kulkę fioletową w tym konkretnym zadaniu wynosi 19/80. Zadanie numer 9. Przekrój osiowy stożka z trójkątem równobocznym o polu 12 pierwiastków z 3 cm kwadratowych. Oblicz pole powierzchni bocznej stożka. Ja przygotowałam tutaj rysunek, oczywiście znowu na płaszczyźnie dwuwymiarowej, rysunek bryły, która oczywiście jest w trójwymiarze. Przygotowałam rysunek, ale w zasadzie to nawet nie musimy rysunku całego stożka robić, tylko wystarczy sam trójkąt, albo w ogóle wiedzieć, o co chodzi w tym zadaniu, też wystarczy. Popatrz, przekrój osiowy, to jest najważniejsze. Wyobraź sobie stożek i jak go chcesz tak przekroić, żeby przez wierzchołek przechodziło, prawda? I żeby tak ładnie, centralnie na pół go przekroić. Jeżeli go przekroimy, to wtedy dostaniemy przekrój osiowy i tym przekrojem osiowym można zapamiętać jest zawsze ten trójkąt. Ten trójkąt jest na 100% równoramienny, ale oni nam podali w zadaniu, że jest trójkąt równoboczny. Co to dla nas będzie za informacja? To jest bardzo cenna informacja, bo wiesz, trójkąt równoboczny to Tobie ma się kojarzyć zawsze jego pole ze wzorem A kwadrat pierwiastek z 3/4. To się równa u nas 12 pierwiastków z 3. No, na razie jakby nie widzimy, tu jest a tu tego A na rysunku nie ma. Spokojnie. Na razie sobie wyliczmy to A, a później przejdziemy do rysunku. No to co zrobimy? No to pomnożmy razy 4, żeby nie było mianownika. A kwadrat pierwiastek z 3 to się równa 48 pierwiastków z 3. Te pierwiastki oczywiście jakby nam się podzieliły, a możemy po prostu je przekreślić. To chodzi o dzielenie obustronne przez pierwiastek z 3, jeżeli ktoś tak chce już profesjonalnie. Dobrze, czyli dostaniemy, że A kwadrat to 48. Pierwiastkujemy, czyli zapiszemy, że A to jest pierwiastek z 48. I teraz liczbę 48 no musimy jakoś rozbić, nie? No to rozbijamy jako 16 razy 3. Jak nie umiesz tak, to sobie rozkładaj na czynniki pierwsze i też do tego dojdziesz. Wynik mamy 4 pierwiastki z 3. To jest nasze A. Dobrze, mamy A, to jest długość boku trójkąta równobocznego. No ale popatrzmy na nasz rysunek. Popatrzmy na nasz rysunek. Tu jest L, z tej strony też jest L tworząca. Teraz tu jest R, no to tutaj z tej strony też zaznaczę R. I teraz możemy dopiero wywnioskować, że skoro to jest trójkąt równoboczny, no to to jest nasze A, tak? To jest też nasze A, bo to to samo. I odtąd dotąd to jest też A, no bo to miał być trójkąt równoboczny, czyli mający takie same wszystkie boki A. Czyli wniosek z tego, popatrz, możemy już patrząc na rysunek, czy też w wyobraźni to sobie wywnioskować, że L to jest 4 pierwiastki z 3, oczywiście centymetrów. Ok, natomiast dwa promienie, czyli 2R, dają nam 4 pierwiastki z 3. Podzielę przez 2, czyli R to są 2 pierwiastki z 3. W centymetrach oczywiście. No ok, i teraz przechodzimy do zapisania pola bocznego. Jak nie pamiętasz pola bocznego stożka, to w tablicach jest wzór. Pole boczne stożka to jest pi RL. No to podstawmy sobie, czyli pole boczne równa się pi razy R to 2 pierwiastki z 3 razy L 4 pierwiastki z 3. No i pole boczne to się równa pi razy. I tu liczby z liczbami mnożymy, pierwiastki z pierwiastkami. 2 razy 4 to oczywiście 8. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to jest inaczej pierwiastek z 9, czyli po prostu 3. To w zależności od Ciebie to ma być szybkie liczenie albo też wolniejsze, w zależności od Twojej sprawności rachunkowej. 8 razy 3 to mamy 24 pi. I na końcu zapisujemy sobie jednostkę, to miało być pole boczne, czyli w centymetrach kwadratowych wyrażone. Czyli pole powierzchni bocznej takiego stożka wynosi 24 pi centymetry kwadratowe. Zadanie numer 10. Wykaż, że jeśli logarytm przy podstawie 2 z 25 to jest k,
to logarytm przy podstawie 2 z jednej 125 jest równe minus 3k na 2. Jest to zadanie dowodowe, wykaż, że. Zatem ja oczywiście konstruuję tak, jak powinno być, czyli to, co jest podane w treści, to jest założenie, czyli informacja dana, natomiast to, co trzeba wykazać, to jest teza. Teza, którą spróbujemy udowodnić. Oczywiście to, co będziemy robić, to będzie w części trzeciej naszego zadania dowodowego, czyli w zapisie dowodu. Można pisać słownie założenie, teza, dowód, a można takie skróty też będzie ok. I teraz tak, oczywiście założenie jest po to dane, że albo je bezpośrednio wykorzystamy, albo je lekko zmodyfikujemy i wtedy wykorzystamy. No popatrzmy sobie, co łączy te logarytmy. Na pewno jest taka sama podstawa, to chociaż tyle, ale jest taki problem, że tu mamy 25, a tu mamy 1/125. Co te dwie liczby łączy? Łączy to, że obie dam rady przedstawić jako potęgę liczby 5. Dlatego też najpierw przepiszę założenie i spróbuję je lekko zmodyfikować. Czyli zamiast napisać 25, napiszemy sobie 5 do potęgi drugiej, a resztę przepiszemy. Była taka własność na logarytmach. Są tacy, którzy lubią bardzo logarytmy, a są takie osoby, które w ogóle kompletnie nie lubią logarytmów. No, trzeba się do nich przekonać, trzeba je wyćwiczyć, bo logarytmy fajne są, tylko musisz je wyćwiczyć. Nie da się na podstawie jednego przykładu nagle, aha, jakie to jest super proste, nie? Tylko trzeba poćwiczyć w wielu przykładach. Dobra, była taka własność, ona jest w tablicach, że jak mamy wykładnik potęgi, w liczbie oczywiście logarytmowanej, to ten wykładnik dajemy sobie przed logarytm, zgodnie z odpowiednią własnością. I wtedy mam tak, 2 logarytmy przy podstawie 2, z piątki równa się k. No to ta dwójka mnie pasuje, podzielę przez 2 i mam, że logarytm przy podstawie 2 z piątki to jest k podzielone przez 2. No lepiej już nie dam rady zrobić, niestety. Dwójki już nie rozbiję lepiej, piątki nie rozbiję lepiej. Przechodzę teraz do tezy, tylko ja nie mogę całej tezy przepisać. Ja przepiszę tylko jej kawałek, no konkretnie ten z logarytmem. I tak będę przekształcała, aż powinnam dojść do prawej strony tej tezy i to będzie koniec dowodu. Czyli to się równa. Logarytm przy podstawie 2 przepisuję, a teraz 1/125. Dobrze by było, żebyś od razu wiedział, że to jest 5 do potęgi minus 3. Minus dlatego, bo jest ułamek, jest 1/125, a 5 do potęgi 3 to jest właśnie 125. Dobrze, to się równa. Znowu korzystamy z tej samej własności, czyli ta minus trójeczka, ten wykładnik ląduje przed logarytmem i zapiszemy minus 3 logarytmy przy podstawie 2 z piątki. To się równa. Ale popatrz, ten logarytm przy podstawie 2 z piątki, no to myśmy go tutaj sobie policzyli, nie? I on wynosi k nad 2. No to ja teraz go tutaj wrzucę. W odpowiednie miejsce go tu wrzucam i będę miała minus 3 razy k nad 2. To się równa. No to teraz oczywiście mogę zrobić tak nad 1, żebyś lepiej widział. I pomnożymy licznik z licznikiem, mianownik z mianownikiem, czyli będziemy mieć minus 3k nad 2. Tego minusa mogę zostawić u góry, mogę dać z przodu, mogę na dole, ale cały czas kontrolujmy tezę. W tezie był minus z przodu, to tak, żeby już dalej nie przekształcać. No to nam wyszło, popatrz. Wyszliśmy z lewej strony tezy, przekształcając, korzystając w trakcie z założenia, bo tu mamy ten moment, w tym wypadku mamy tutaj założenie wykorzystane w tym miejscu, że ja skorzystałam z tego, co było podane w zadaniu i doszłam oczywiście do prawej strony tezy. Skończyłam mój dowód, co zapisujemy skrótami. Różne są te skróty. Ja tutaj zastosowałam skrót, co kończy dowód CKD. Na to nasze spotkanie przygotowałam 10 zadań. Mam nadzieję, że te zadania pozwolą Ci usystematyzować wiedzę, powtórzyć najważniejsze treści, które ja tutaj chciałam na tej lekcji zawrzeć. I mam nadzieję, że dzięki tym pewniakom napiszesz jeszcze lepiej maturę. Życzę wszystkiego dobrego, owocnej nauki, super wyniku na maturze, ale jeszcze zapraszam na kolejne pewniaki, na pewniaki część drugą. Zapraszam.